proszę. Ale mamy dzisiaj wycieczkę. Jesteśmy pod szczątkami pana dinozaura Maximo. A wiesz, że to jest z Patagonii. Największy odnaleziony do tej pory dinozaur, dokładnie z Patagonii. I czy wiesz, że można wysłać do niego wiadomość w języku i hiszpańskim, i w języku angielskim? Tam jest podany numer telefonu. No przecież z Argentyny jest, nie Patagonia, jest w Argentynie. Ale co ciekawe... Można też po angielsku. Można też, ale wiecie, co jest najbardziej ciekawe, jeżeli chodzi o język hiszpański, który jest używany w Argentynie? A co jest takiego ciekawego w tym? Więc ma taki akcent właśnie włoski i Maximo, to już słychać te włoskie wpływy. Massimo, come stai? To co, wyślemy za chwileczkę do niego SMS-a. Niesamowite tutaj okaz, ogromny. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kasia Popko. Daniel Pogorzelski. Czyli program Spacerkiem po historii Polonii w Chicago. Jakże jesteśmy szczęśliwi, że możemy Was dzisiaj przyprowadzić na spacerek do Field Museum, czyli... Muzeum Historii Naturalnej. Naturalnie. Naturalnie rzecz biorąc, zabieramy naszych kochanych słuchaczy do najlepszych miejsc w naszym mieście. A za chwileczkę spotkamy się z naszymi gośćmi. Izabela Redliński. Dzień dobry, Izabelo. Nasza pani ekolog, którą mieli Państwo już wcześniej okazję poznać, a to w programie o preriach. I tak. Ten program cieszył się ogromną popularnością. No, jak Iza opowiada, to sami Państwo już słyszeli, więc na pewno będzie dzisiaj bardzo ciekawie. A z nami również dyrektor PR Field Museum. Witam Cię bardzo serdecznie. Hello, how are you? I'm just fine. How are you doing? Pani Bridget Russell, thank you for having us here today. It's a pleasure to be here and we are so happy to attend with Izabela and with you and show to our Polish listeners this beautiful museum. Thank you so much. Thank you so much for coming. You are so welcome. You are welcome anytime at the Field Museum. Sami Państwo wiedzą, jak tylko przyjedziecie z Polski albo z innych zakątków świata, to koniecznie to jest ten z punktów na mapie Chicago, który trzeba odwiedzić. Izo, zgadzasz się? Tak, 100%. Ile tych cudów tutaj można zobaczyć? Nawet zobaczymy tutaj z akcentami polskimi, ale najpierw, nie wiem czy pamiętacie z historii, kiedyś były 7 cudów starożytnego świata. Wśród nich były... Piszące ogrody! O, widzisz? Od razu załapała. I właśnie tutaj... Może powiesz nam o tych wiszących ogrodach, Izo? To jest dosyć nowy projekt. Został zaczęty mniej więcej 5 lat temu. Zaczęliśmy odnawiać Stanley Hall. To jest to główne pomieszczenie, w którym tu jesteśmy. I to była część tego projektu, zrobienia wiszących ogrodów, które tutaj są. Chcę powiedzieć, że mamy całą wystawę też o roślinach, więc jeśli Państwo nas odwiedzą, proszę się nie zatrzymywać tylko na tych pięknych ogrodach, ale proszę iść na drugie piętro i zobaczyć całą roślinę. Mamy Rośliny Świata, wystawę, która jest warta obejrzenia. Mamy też tutaj słonie, które są tutaj już prawie 100 lat i to są prawdziwe skóry słoni wypchane przez jednego z naszych pierwszych taksydarm, ludzi, którzy właśnie się zajmowali taką akuszerką. I mamy też odlew szkieletu Maximo, to jest największy dinozaur, który był do tej pory znaleziony. A oczywiście do tej pory stała tutaj Sue, który jest dinozaurem, który teraz ma swój własny pokój. To jest największy, najbardziej kompletny T-Rex, który był znaleziony w latach 90. w Stanach Zjednoczonych. To niesamowicie ciekawie. Więc może zaczniemy tutaj przechadzką, ale po drodze, jak tutaj przejdziemy się, skoro to jesteśmy w Muzeum Historii Naturalnej, może Izo nam opowiesz o historii tego miejsca. Niewątpliwie jest to miejsce pełne frajdy nie tylko dla najmłodszych naszych widzów, ale dla wszystkich, którzy pojawiają się w Chicago. Czy znasz te liczby sprzed pandemii? Ile osób odwiedza rokrocznie Field Museum? Zaskoczyłaś mnie. A przepraszam, bo tak się teraz zaciekawiłam. Pracuję po stronie naukowej, więc możemy się zaraz pani Bridget zapytać. A ilu naukowców pracuje w Field Museum? 50 naukowców, którzy aktywnie pracują. Przejdziemy tutaj, idziemy teraz do wystawy, która ma, tak jak Daniel mówił, akcent polski. Mamy wystawę polskich bocianów. O, wow. Aż Norwid mi się przypomina. W 1938 roku Izba Gospodarcza, Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza z Warszawy podarowała tą wystawę tutaj dla Field Museum i od tego czasu stoi, więc przejdziemy przez trochę inne wystawy do tego, a później pójdziemy za kulisy, więc wejdźmy tutaj.
Pójdziemy za kulisy później zobaczyć, jak wygląda nasza praca, ponieważ tylko bardzo mała cząstka tego, co my tutaj mamy, jest na wystawie, około 1%, a resztę mamy 40 milionów rzeczy tutaj. Wow, to ogromna ilość. Opowiadaj w tym czasie, zanim dojdziemy, no właśnie, takie ciekawostki o historii związanej z muzeum. Zaczęliśmy część, jesteśmy nazwani Field Muzeum nie dlatego, że idziemy w teren, tylko po Marshall Field, który dał nam pieniądze, aby zacząć, czyli jeśli niektórzy, którzy mieszkają w Chicago, pamiętają, to był duży sklep. Sklepu już nie ma, ale jego imię nadal pozostało tutaj, jako że zafundował to muzeum. I mamy 125 lat, w tej placówce jesteśmy w tym roku 100 lat już, a poprzednio byliśmy w miejscu, które teraz jest Museum of Science and Industry, czyli Muzeum Przemysłu i Nauki. Zaczęliśmy się jako część World Fair w 1891, patrzę na ciebie, Daniel, tak? W 1893 roku. Trzecim, dziękuję. I wtedy na takie targowisko, na taki fair, oj, chyba się zgubiłam. O, doszliśmy do Ale widzę pingwin. Nie wyglądają jak bociany, bardziej jako kozy jakieś górskie. Słuchaj, zgubiłam się, bo się zagadałam. To jest normalne. To nic, to jest tyle fajnych rzeczy, że absolutnie warto pokazać wszystko. O czym opowiadać. Więc dużo wtedy ludzi przynosiło różne eksponaty, na przykład jest to drzewo tutaj i z niego się robi dobre szafki. Albo kupcie tą fasolę. I aha, później to zostało. Ludzie nie chcieli tego brać z powrotem do swoich krajów zamieszkania. Więc Marshall Field zafundował muzeum, żeby to zostało, żeby to można było pokazać. Bridget, how many people pre-pandemic visit the museum? I believe about 1.1 million visitors a year, wow, pre-pandemic would come visit us at the Field Museum. And that included both folks here in Chicago as well as coming from all over the United States and the world. Including scientists from all around the world. Absolutely. The collections that we have here, scientists will come and study and also study with our scientists about different areas of research. Wow, czyli też naukowcy i turyści, powyżej miliona turystów rocznie. Muzeum, a także placówka naukowa, nie? Prawie jak taki uniwersytet, a zarazem miejsce, gdzie tacy zwykli ludzie jak ja, ty czy Miecio możemy tutaj się więcej dowiedzieć. I kontynuować edukację, mamy programy dla dzieci, jak także dla dorosłych, którym można uczyć się na różne tematy, a mamy też możliwości do wolontariatu, na przykład jeśli ktoś naprawdę chce wydłubywać kości dinozaurów ze skał i jest poświęconym wolontariuszem, to jest możliwość bycia przetrenowanym w tym. Albo może chce identyfikować chrabąszcze. Wow. Możemy ludzi przez to, jeśli obiecują, że jakąś ilość czasu poświęcę, możemy ich przetrenować, żeby pomogli z takimi rzeczami. Właśnie w tym. No. Więc widzę tutaj lisy. Są lisy, zaraz się... Red, black, white, wszystkie kolory. Lisów. Antylopy afrykańskie. Antylopy, tak. Ale przez to macie więcej. Więc jak najbardziej. Wtedy muzeum zostało zaczęte, tak jak mówiliśmy, po tym World Fair, po tym Parku Międzynarodowym. Właśnie tam po raz pierwszy też był diabelski młyn pokazany. Jak najbardziej. Więc dużo ciekawych rzeczy się stało i tutaj dochodzimy do naszych... O, bodźków! Polskie piękne, dorodne bociany to tutaj przyleciały z polskiej wsi, aż do Chicago. Jak najbardziej. No i naprawdę trzeba powiedzieć, że starannie otworzyli widok polskiej wsi. Widzimy tutaj, no, to jest kościół stylu... i cerkwia. Tak, jak tak, najbardziej. Ponieważ to jest, wieś, z której to pochodzi, to jest Krzemieniec, który obecnie jest na Podlasiu. Na Ukrainie. O, na Wołyniu. Tak, to tak, jest tak. Na Wołyniu. A nie wiem, czy kojarzycie właśnie jaki sławny polski poeta właśnie związany z Krzemieńcem w Liceum Krzemienieckim? Proszę. Juliusz Słowacki. No proszę. Więc, ale to był podarunek od Izby Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Chicago w 1938 roku. I mamy nasze piękne bociany tutaj.
Piękne bociany, piękna wieś. Już wieś polska już tak nie wygląda tak naprawdę. Ta wieś to już jest... Tak jest. Ale to jest fajne, żeby pokazać na przykład dzieciom polskim urodzonym w Stanach Zjednoczonych właśnie też kawałek historii, więc to jest świetny pomysł, a to jak już przyprowadzicie tutaj swoje dzieci, to koniecznie tutaj też trzeba zajrzeć. Tak, no jest pokazane właśnie to koło, stare koło odwozu, które ludzie dają na dach swoich chałup kiedyś, tak, po to, żeby bociany osiadły. I wytłumaczone jest, że nie ma wiele gatunków ptaków lub w ogóle zwierząt, które lepiej sobie radzą z ludźmi, ale przez to, że bociany mają taką dużą wartość kulturalną w naszej kulturze, a także w ogóle w kulturze wschodnioeuropejskiej, to bociany były zachęcane, żeby osiadły razem z ludźmi i dużo ludzi robią do tego, aby te gatunki zachować. A jak wiemy, to teraz najwięcej bocianów to w Polsce bociany, jak najbardziej. Tak. My cenimy je bardziej niż wiele innych narodów, nie? Tak. A czy w ogóle bociany mają imiona? Chodzi ci nazwę naukową? Czy... Nie, chodzi ty mi... akurat trzy, czy nazwaliście właśnie, jak... Macie dinozaurów, które mają imiona? Jeżeli nie, to proponuję z okazji Miesiąca Polskiego Dziedzictwa. Niezły pomysł byłby, żeby właśnie mieć tutaj... taki konkurs, nie? Jak nazwijmy, ja już proponuję pierwszą nazwę, Norwid. Norwid, bo to właśnie pisał, ja nie? Ja proponuję... Ja porozmawiam z panią Bridget później na temat PR-u, żebyśmy zrobili coś takiego i zobaczymy, co się tam da zrobić. O, a nasi słuchacze w swoich komentarzach mogą też podać na przykład nazwę, jaką nazwę wy proponowalibyście dla tych trzech bocianów, które znajdują się tutaj u nas w Field Museum w Chicago. Więc mamy tu dużo rzeczy do obejrzenia, mamy takie, właśnie to się nazywa diorama, takie sceny z całego świata zwierząt, to jest historycznie jak pokazywano ludziom, jak wyglądają zwierzęta na całym świecie. Mamy też bardziej współczesne wystawy, mamy wystawę na przykład o Ancient Americas, czyli starodawne Ameryki, które zaczynają się z różnymi kulturami południowoamerykańskimi, do dzisiejszych naszych tutaj szczepów Indian amerykańskich i te przechodzą teraz bardzo dużą renowację wraz z tymi szczepami Indian amerykańskich, że oni pomagają stworzyć te wystawy. Mamy wystawy dużo naukowych, mamy świetną wystawę Evolving Planet, czyli planeta w okresie ewolucji. O ewolucji, o wszystkich pięciu wyginięciach, które były na świecie. Tam jest duży pokój z dinozaurami, więc każde dziecko, które jest fanem dinozaurów, zapraszamy. I tam Sue ma swój własny pokój, gdzie można więcej się dowiedzieć o tym bardzo ciekawym szkielecie. I są różne wystawy, które zmieniają się. Ogólnie w tej chwili mamy wystawę o maszyna w środku, czyli o tym, jak zwierzęta się poruszają, dlaczego to jest jak maszyna. I za 2 tygodnie się otwiera o różnych kolorach wystawa w naturze, więc będzie ciekawa. A jak wyglądają teraz te obostrzenia związane tutaj z przyjściem do muzeum? Mamy chyba 60 czy 80% możliwości, ale muzeum jest tak olbrzymie, że nie jest to łatwo wypełnić, więc... Czyli raczej wszyscy ci, którzy będą chcieli wejść, to nie będzie problemów, żeby kupić bilety. Dla fanów Gry o Tron widzimy prawdziwego smoka, czyli Komodo Dragon. Komodo. Więc teraz zaprosiłabym was, ponieważ mówiliście troszeczkę o tym, co się dzieje za kulisami. A może zaprosiłabym was, żebyśmy poszli za kulisami. Kasia chciała takiego węża. Właśnie ja się boję. Możesz tutaj pogłaskać coś innego. O, proszę bardzo, jeszcze lepiej, krokodyl. Przystojniak. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby, pamiętasz? Będziemy szli za kulisy, będziemy wchodzić po schodach, jest dużo schodów, nie wiem, czy chcecie ponachęcać. No, we're good, tędy idziemy. Będziemy odwiedzać panią doktor Krystynę Niezwodę, która jest menadżerem naszego herbarium dla roślin kipnących. Herbarium, czyli też zielnik inaczej. Tak, ustaliłyśmy to wcześniej. Pracuję tu już przez 45 lat. Wow, to super. Polskie imię i nazwisko. Czy pani Krystyna Niezgoda troszeczkę mówi po polsku? Mówi troszeczkę po polsku. Wspaniale. Bo przecież celem naszej piechotki jest pokazywanie wspaniałych, pięknych miejsc, ale też spotykanie się właśnie
z ludźmi, którzy mają cząstkę siebie gdzieś tam właśnie w Polsce albo z Polski. Ale fajnie, nie, bo przynajmniej widzimy to, jak wygląda muzeum absolutnie w ogóle z zupełnie innej strony, od kuchni. Te korytarze, korytarzyki, pokoiki, gdzie pracują wszyscy naukowcy, zdjęcia, ciekawostki, których nie widać w muzeum. Tutaj też jest mnóstwo ciekawych rzeczy, które te ściany gdzieś tam na sobie mają, więc bardzo fajnie, dziękuję, że nas zabrałaś tutaj. Witamy, witamy, dzień witamy. Dobry Pani Krystyno, witamy bardzo serdecznie. Polskie Radio Telewizja Polvision, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Oh, beautiful Polish language. Christine Niezgoda, she is the manager of flowering plants for our beautiful herbarium here. No to pięknie, Pani tutaj zakwitła dla naszych widzów. Dr. Niezgoda will tell you more about our herbarium, the work that's being done, the research. She is in charge of it all. Can you please tell us a little bit more about your work? Or maybe, I don't know. Or we can go in there. Yeah. Right, please. I'm sorry, I can't do it all in Polish, but czasami nie pamiętam słów. Ale... O, ale pięknie, że mamy tutaj Polkę. Nie tylko to, to, że pani zdecydowała się, żeby właśnie swoją karierę, jeżeli chodzi tutaj o zioła, tak? To jest bardzo dla nas bardzo polskie. The fact that you chose herbs, that's so Polish. W końcu... It's not just herbs, it's flowering. All of it. Of course, all but, trees, but all of that. But just drzewa, drzewa. Drzewa jak najbardziej, ale to jest bardzo polskie, bo Polska, która słynie z lasów, z ziół i z tego wszystkiego, nie? Kraina dzika, no to jest jednak bardzo polskie dla nas. Proszę bardzo, proszę Mieciu, proszę. Idziemy do departamentu tego, którym zajmuje się pani Krystyna. Bibliotekę życia. To tutaj są rośliny, 4 miliony prawie różnych w książkach, w papierach, tak? Tak, pokażę. Proszę bardzo. To tutaj mamy compactor system. Mhm. Tak się tylko, no? Otwiera. Otwiera. Open, move. No hands. No hands, that's perfect. Oh, can you tell us a little bit more about it? To tutaj, see, I revert back, I hear Polish. Pięknie, no to dla nas jest... Dla nas to jest super. Okay. Tutaj. Otwieramy i jakie tutaj tajemnice odkrywamy? To everything is arranged by family, genus, species. Genus, species, Latin name. And then within the folders, it's color coordinated to the world. So if you look in white folders, United States, North America, including Canada, mm-hmm. You go to red folders, we have Mexico, Central America, orange, South America, West Indies in between mm-hmm. the Caribbean, olive green, and over here, where Poland would be located would be this is an old folder, which I'm ashamed of. It should be a new folder. That's fine. But this is all Europe, Africa, and then purple is Asia. Ale ciekawe. Yellow is Australasia. So every single folder has a little plant inside? Yes, yes. Wow, so, that's amazing. Czy pani by mogła nam pokazać któryś roślin? Tak, tak, ale ja mam od Polski. Perfect. Jak najbardziej. Polskie roślinki. Dobre, bo polskie. Czyli każdy folder ma inny kolor i każdy kolor oznacza kontynent, z którego dana roślina pochodzi. A my idziemy oglądać polskie roślinki. To jest taka. Tu są kolory kontynentów, tak. A tutaj są... Polskie. Danzig. Tak. Z Gdańska. Gdańsk. Tutaj widzimy, jest właśnie z Kresów, bo to z Brasławia, z Uspoleszczyzny. Tam pierwszy też uspolszczyzna. I tutaj jest... Flora Silesia. Aha, tutaj jest proszę z Flory Królestwa Polskiego. I tutaj Lubelskie. Lubelskie, to ja jestem z Lubelskie. Yeah, yes. Yeah. Oh. Where from your, where are you from? Like where are your family from? Which part of Poland? Rogoźnow i Poznań. Poznań. O, Wielkopolska. Tak, tak, o, tak. To wspaniale. Więc, tak. Co jest super, to te rośliny to są rosiczki, czyli to są rośliny, które jedzą owady.
które tutaj nam pani doktor wyciągnęła. Poczekaj, w Polsce są rośliny, które jedzą owady? Tak, rosiczki. Tego nie wiedziałem. Ja też, ale niemożliwe, że ty nie wiedziałeś? Na pewno, 100%. Widzicie? To właśnie. He didn't know there's carnivorous plants in Canada. I had no idea. Tak. Rosiczki, tak? I to jest... Iza? Liść laurowy. Wygląda jak liść laurowy. This is milkweed. Well, related to milkweed. Asclepiadaceae. Okay. To jest roślina, która jest spokrewniona z proteściem amerykańskim, który jest jedyną rośliną, którą mogą jeść motyle monarki, jak migrują. Tak. A w ogóle, jeżeli chodzi o te monarsze motylki, czy nie jest tak, że grozi im wyginięcie? Tak, to możemy o tym później porozmawiać. Okay, and this is just a weedy plant. This is related to poinsettia. Okay. Do they know poinsettia, the Christmas plant? The Christmas plant. Więc to jest taki chwastowata roślina, która jest spokrewniona z tą rośliną, którą mamy na wokół Bożego Narodzenia, poinsettę, tą, co mają czerwone liście. And I did a little research, uh-huh. And I looked in my book of collectors, and I did not do this. Someone assembled this book around 1950, and it tells us, because I was interested, how many plants do we have from Poland? Mm-hmm. Because in this case, when you see the barcode here, that means it's imaged and it's available for the public to see. Uh-huh. But since we have 2.5 million. I have not been able to image 2.5 million plants yet. So I was interested. But if you look in here, the first person was Dąbkowska. Tak. I Dąbkowska i Poland. 1935-1937. 72. I mamy jeszcze inne collectors. Oops. Kolejna osoba. Okay. Być może nasi słuchacze gdzieś tam znajdą powiązania po prostu z tym. Karo. Ferdynand. Polska. 1873. Bardzo. 1883, tak. Więc to już jest ciekawe, że jest napisane Polska, bo wtedy nie było Polski na granicach, więc może dużo polskich egzemplarzy jest schowanych pod na przykład Austria, tak, albo Rosja, tak, albo Prusy. No właśnie, tutaj jest pod spodem Rosja i Syberia, prawda? Tak, więc być może dlatego. Again, 47. Mm-hmm. Who else do we have in here? Let's see. Trila, Poland, 1934-37, przed drugą wojną światową. Tak. 47. Tam mamy koło 200. Wow. 200 from Poland, aż 200 z Polski. To jest dużo. To jest dużo. Our specialty is Central and South America, so you see lots of orange, lots of red folders. So, but this shows that we do have historical collections from Europe that were sent to us from other institutions. Wow, that's amazing. Jest Polskiej Akademii Nauk. Muzeum Fizjograficzne Polskiej Akademii Nauk. To było zebrane. This is cool. Yes. I had no idea we had this. Ah, right? And you're here. And here is a herbarium, a wood herbarium, dendrology of this Dr. C. Beinitz. And I believe he was German. Mm-hmm. So that would make sense that he would collect also the surrounding countries. Yes. Tak, a to właśnie ze Wrocławia, Breslau. That's where I was born. Tak. Pozdrawiamy Wrocław. Tak. Poznań, Wrocław. No to już czyli ten. Ale ciekawe jest, to tutaj pisze z flory Królestwa Polskiego, a widzę tutaj 1800 którego roku? 99. W tym roku przecież nie było Królestwa Polskiego. Był prywieśniński kraj, więc popatrzcie tutaj, jak to Polacy. Tutaj, bo pisze okolic wszędzie. Częstochowy, tak? Wszędzie zostawiali swój... Że jednak napisali nie... Może na mapie nie było, ale... Na mapie nie było, ale w sercach... Polakami do końca i zawsze. I tutaj właśnie nasz naukowiec tam podarował. O, super. Dziękujemy za wszystkie ciekawostki, pani doktor. I jeszcze teraz przejdziemy, tak, do... Przejdziemy teraz zobaczyć ptaki. Ptaki. Dobrze.
To w takim razie będziemy latać razem z ptakami. My będziemy latać po muzeum razem z Izą. Dziękujemy bardzo pani. Chyba wszyscy tutaj jesteśmy zgodni, że naprawdę pani nam zaimponowała swoją wiedzą, no i staropolską gościnnością. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ile jest tych półek tutaj? To jest jeden pokój? W pokoju obok jest znowu takie wielkie. I jeden jeszcze. Jeden obok, gdzie są monopods. I grzyby, i lichens. I economic botany. I'm assuming you really love your job. How many years you work here? 47. Ja myślałam, że pani ma 47 lat, a pani tutaj 47 lat tutaj pracuje? Wow, that's long. 10 lat, jak zaczęłam. No to ma sens. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani Krystyno. Dziękujemy. I do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bye. I'll take them through ten piękny pokój. Tak. Ale może tędy, żeby pokazać więcej tego? Tak. A my jeszcze tutaj podzielimy się potem, jak wyemitujemy programem, bo na Facebooku będzie, więc pani będzie mogła obejrzeć też. O tak, poinformujemy. Izabela wszystkich poinformuje, tych, którzy biorą udział w naszej dzisiejszej piechotce. Bibliotekę botaniczną, więc jest tam, a tutaj jest więcej tych szaf z roślinami. Czyli tu są schowane tak naprawdę wszystkie, popatrz, wszystko to, co macie w muzeum, jest schowane tutaj. Czyli cebulki różne, korzenie, tak? To wszystko. Tak. Przypomina mi to Arka Noego. Taka nowoczesna. Tak. Aha. Jak będziemy musieli to spakować wszystko na Arkę, wyobrażasz to sobie? Lepiej, żeby tak nie było, bo wtedy... No nie wiem, nie wiem. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia, miłego dnia. A co to jest za pokój, proszę powiedz? Mieliśmy w zielniku, w herbarium, szafy z szufladami roślin. Tutaj mamy szafy z szufladami ptaków. Hello. Witamy. Będzie trochę śmierdziało, jak w Polsce, na Wszystkich Świętych w kościele. Pamiętacie, jak pierwsze kożuchy i futra wyciągały i naftaliną śmierdziało? Tak, i te ptaki są w naftalinie? I te ptaki mają tutaj naftalinę, tamtych nie możemy dotykać, więc tu mamy, to są Birds of Paradise z Papua New Guinea. Na tych wyspach nie rajskie ma... ptaki, tak? Rajskie ptaki, tak. Na tych wyspach nie ma drapieżników, więc przeważnie samce ewolucyjnie stworzyły tak ciekawe, różne na pióra. Przykład pióra, które wyglądają jak oczy. Patrzcie, przepiękne. Takich gatunków jest bardzo mało. Jeszcze raz pokażmy tutaj, proszę bardzo. Proszę, popatrzcie na ten błękit, na ten chabrowy niebieski. Niesamowite, więc jak oglądacie filmy o tych, jak te ptaki robią takie tańce i pokazują się samicom, więc tu mamy dużą kolekcję tego. Mamy tutaj kolekcję różnych innych ptaków, na przykład tutaj, żeby nie upadło. Nie wypadły. Schowamy to. Ja odłożę telefon. W ogóle jak... Chciałabym moją pracę zachować. Więc mamy kilka różnych rzeczy, na przykład to jest papuga, która... To jest ta papuga, która już jest wyginęła, więc mamy ptaki, które są wyginęły. Już nie istnieją. Na przykład to jest passenger pigeon. Ich było miliardy, nie miliony, miliardy. Podobno jak przelatywały, to niebo się na godzinę robiło czarne. Nie było nic widać. Wspominaliśmy chyba, jak byliśmy właśnie na preriach. I wybiliśmy je, ponieważ łatwo można było wystrzelić strzelbę w niebo i spadło kilka ptaków z nieba i już ich nie ma. Więc my mamy gatunki tutaj zachowane, także można tu mówić, mamy chyba też, to jest Ivory Woodpecker 1, to jest gatunek, który dopiero... Dzięcioł, który dopiero w tamtym tygodniu był znany. Fish and Wildlife Service ogłosił, że jednak to jest gatunek już wyginięciu. On już wyginął. Więc jeszcze mieliśmy nadzieję, że będzie, ale już go nie ma, więc tu są dzięcioły mamy. Można mówić tu o różnych rzeczach, na przykład o ewolucji, która powstaje... Dlaczego niektóre ptaki mają dzioby? To jest Rose Spoonbill. Widzicie, on na Florydzie można czasami go zobaczyć, tak. W Teksasie. Czyli dziób łyżka. On chodzi, tak, dziób łyżkę ma i zbiera plankton, ale są inne ptaki, które nie są spokrewnione, ale ponieważ żyją w podobnych środowiskach,
żywią się podobnie, ewolucyjnie wytworzyły im się bardzo podobne charakterystyki, jak na przykład ten dziób tutaj, tak? Więc to jest bardzo, bardzo fajne. Więc mamy tutaj bardzo dużo tego rodzaju ptaków. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy różne małe warblers. Ajajaj, będziemy musieli posprawdzać trochę nazw, ale dużo tych ptaków mamy program. I tu są też wróble. No właśnie, tak miałam mówić, czy to są wróble. Tak, więc niektóre są wróble. Więc mamy program, gdzie w czasie wiosny i jesieni, gdzie jest największa migracja, czyli ptaki migrują albo z południa na północ wiosną, albo z północy na południe jesienią. My jesteśmy zaraz przy jeziorze. Więc szczególnie jak migrują, one albo się tu zatrzymują, żeby sobie wziąć oddech i odpocząć przed długą migracją przez jezioro, albo odwrotnie, po długiej migracji chodzą. I co my mamy zaraz na naszym brzegu jeziora? Masę budynków szklanych, które zostawiają światła zapalone na noc. I one ptaki uderzają i umierają, więc mamy armię wolontariuszy, którzy chodzą po downtown, ale też przy innych wysokich budynkach na przedmieściach i zbierają te ptaki i przywożą je tutaj. Ja mam w zamrażalniku jednego ptaka też, którego ktoś mi przekazał, muszę przywieźć. Nie mówcie mojemu mężowi, on tego nie obejrzy. I są te ptaki mierzone, skóry są zachowywane albo szkielet. I są trzymane w naszych kolekcjach. No i co nam to daje? Nie, no po co my trzymamy sobie martwe kurcze ptaki? No właśnie, po co trzymacie? Po co trzymamy sobie martwe? Nie mamy co zrobić z rozumiem, miejscem. Że tych, których już nie ma, to warto pokazać, że takie były. Tak, no ale po co wróbla? No właśnie. Okazuje się, że na przykład zrobione były tutaj badania i widzimy, że jest ewolucja. Ptaki, które od lat 70. do dzisiaj są badane, widać są zmiany jakieś przy nich. Zmniejszają się w rozmiarze. Były badania robione z ptaków, które były zbierane z dużych miast w XIX wieku. I byliśmy w stanie obliczyć, jaka była stężenie zanieczyszczenia powietrza w tamtym czasie w tych ptakach. Na podstawie właśnie tego, co zostało w ich piórach przez te wszystkie. Więc jest dużo bardzo ciekawych rzeczy, dużo jest ciekawych pytań, na które możemy odpowiedzieć. I czasami zbierając takie egzemplarze, my nie wiemy, jakie pytania za 150, 200 lat jakiś naukowiec zada i ta wielka księga wiedzy pomoże na te pytania naukowe, które mogą nam pomóc odpowiedzieć. Na przykład, może Państwo słyszeli, w latach 70. była napisana książka, czy może 60. Silent Spring, Cicha Wiosna, tak. Przez Rachel Carson, która mówiła, że już niedługo na wiosnę nie będziemy słyszeć ptaków, bo szczególnie orły, ale dużo innych ptaków nie wykluwało się. Nie wykluwały się, ponieważ ich skorupki były za cienkie. Ich skorupki były za cienkie, ponieważ były chemikalia spuszczane w środowisko. Więc nasze mamy kolekcję jaj i z tej kolekcji jaj byli w stanie zmierzyć grubość skorupki i na podstawie tego obliczyć, że rzeczywiście od kiedy DDT było wypuszczane w środowisko, grubość skorupki została obniżona. Więc miecie takich. Więc nic się nie dzieje bez przyczyny, prawda? Tak, więc wiadomo. Więc jesteśmy w stanie po prostu odpowiedzieć na fajne pytania dzięki temu. I tak jak mamy, oto jest. Czy wiesz, tutaj. W jaki sposób przygotowują te ptaki do tego? Bo jak długo one mogą tak leżeć? Setki lat. Setki lat, okej. Okay. A w jaki sposób przygotowuje się te ptaki do tego, aby były... Ptaka, on jest zamrożony, jak przychodzi jego część, jego kolej, żeby tak powiedzieć, odmrażają go, wyciągają szkielet i mięso, to wszystko. Czyszczą, tak jak się wypatroszy, coś czyszczą w środku. Jest to wysuszane, później nadziewane watą, widzicie tutaj wata wychodzi przez oczy. I oczywiście jest bardzo ważne, żeby jak się zbierze takiego ptaka, żeby napisać, co to jest za gatunek, gdzie był zebrany, którego dnia, przez kogo. To jest tak zwana naklejka, label. Jest niesamowicie, bo to ma wszystkie rzeczy ważne. Teraz możemy zrobić punkty GPS-owe. Kiedyś tego nie było. Kiedyś na przykład, jak widzieliśmy u pani Krystyny w herbarium, było napisane zebrane w okolicy Częstochowy. Teraz wiemy dokładnie do metra kwadratowego, gdzie coś mogło być zebrane. Okolice ulicy takiej i takiej. Więc i później są już zabezpieczone. Są zabezpieczone i odłożone w kolekcję.
Czasami mamy szkielety ich, więc szkielety są oczyszczane ile mogą, później są trochę oczyszczane w kwasie, suszone i mamy takie żuki, które są mięsożerne, są wkładane w klatkę z tymi żukami, one tak jak w Polsce się na przykład wędkarze wkładali głowę ryby, żeby w mrowisko, żeby mrówki wyczyściły, to nam żuki robią tą robotę tutaj. Śmierdzi tam strasznie. Aha, domyślam się. I później to jest opisane i jest przechowywane. I są ludzie, których robotą jest czyszczenie, są ludzie, których robotą jest wkładanie, kolekcja, kartoteka tego, bo to musi być w sposób taki, że jeśli ktoś do nas zadzwoni, nie wiem, Z Kanady i powie, że właśnie robię badania na temat skunksów, które macie gatunki, że jesteśmy w stanie z kartoteki im to wyciągnąć. Jeden z naszych naukowców niedawno opisał nowy gatunek skunksów. Myśleliśmy, że to jest jeden gatunek, okazało się, że to są dwa gatunki, więc mamy dodatkowy gatunek skunksów. Badania typu, co robi gatunek gatunkiem, tak? Skąd wiesz, że to nie jest jakieś podrodzaj jednego gatunku, tylko inny gatunek? To jest dużo badań na poziomie molekularnym, jest robione, też tutaj mamy laboratorium DNA i dużo badań molekularnych jest też robione. Czyli wszystko musi być odłożone na swoim miejscu, opisane i musi być tam, gdzie zostało położone. Porządek musi być. Słyszysz, Daniel? Tak, trzeba. Mnie tak zastanawia, zwłaszcza jak mówimy o tych gatunkach, które wyginęły właśnie, bo jak dobrze pamiętam, ptaki to tak naprawdę to jest jedyna część z rodziny dinozaurów, która nie wyginęła. Tak, brawo Daniel. Ptaki to są latające dinozaury. Widzimy tędy. Czy wczoraj czytałeś książkę o ptakach? Oglądałem. Discovery. Przygotował się do programu. Jak najbardziej. Dobrze, gdzie idziemy teraz? Wychodzimy. Thank you. Thank you. Thank you. Co oni tam robią? Oni chyba właśnie przygotowują ptaki, ale tam był nasz menadżer kolekcji ptaków, Ben Marks, i jeszcze jeden pan, który jest już na emeryturze, ale przychodzi, jakby pracował na pełne. No pewnie nie może przestać. Tak, to jest jego hobby. A tutaj widzę projekt na temat nowych chorób, tak? Chorób, które w ptakach. Patogenicznych, tak? No to już jest pewnie sprzed paru lat, bo jeszcze mamy stare logo. A za panią Bridget stoi pokój naszej malarki, pani Peggy McNamara, która maluje przepiękne obrazy natury. Niesamowicie utalentowana kobieta. Ma też parę książek, między innymi książkę dla dzieci. Zaczęliśmy od naszego przyjaciela Maximusa i tutaj podejdziemy do niego jak najbliżej się da. Moglibyśmy go złapać i pocałować, ale niestety to za daleko. Ale naprawdę wygląda nieprzerażająco, tak jak dla mnie przerażające jest, że patrzę się na zęby, bo wydaje mi się, że jakiś czas minął, odkąd ostatni raz tutaj jednak szczoteczką tutaj wymył. Myślisz, że chciałby mieć z nami selfie? Więc nie masz się o co martwić. Proszę bardzo, selfie z Maximusem. Chodź tutaj, Daniel. Zrobimy sobie selfie z Maximusem. Poczekaj, widać nas i widać Maximu. Poczekaj, ja się obniżę, ty się podnieś i tutaj wszyscy jesteśmy i paszcza Maximusa. To oczywiście również dla was. A my oprócz tego muzeum, to chcemy też pokazać, jak wygląda przepiękna panorama miasta właśnie spod Field Muzeum, więc udamy się już na zewnątrz, żeby tam zakończyć naszą piechotkę. Czyli jesteśmy przy północnym wyjściu z muzeum. Lub wejściu od północnej strony. Ale zobacz, jakie piękne jaki kolumny. Widok. Nie tylko kolumny, jaki widok. Ja myślę, że teraz zabijemy w sensie oczywiście pozytywnym naszych widzów tym widokiem. Chicago, proszę bardzo. Pchaj, Daniel, ty jesteś tutaj najsilniejszy z nas wszystkich. Wow, jak pięknie. Proszę bardzo, jeszcze z tej strony miasta wam nie pokazywaliśmy. Lakeshore Drive przed nami. Po prawej stronie jezioro, po lewej stronie Śródmieście, naprzeciwko najwyższe budynki naszego miasta. No i proszę zobaczyć też, jak robi wrażenie to wejście do muzeum od tej strony. Od każdej strony jest piękne. Tak, i ci ludzie, którzy tutaj przyjechali w latach 90., później już nie pamiętają, że Lakeshore Drive przejeżdżała właśnie tędy. Tak, o, czyli teraz idziemy po byłej Lakeshore Drive. Że kampus, tak zwany kampus muzealny powstał wtedy, kiedy pasy z obydwu stron Lakeshore Drive przeprowadzono właśnie na zachód, bo wcześniej
to była taka wysepka, można powiedzieć, i ludzie właśnie z tamtej strony jeździli na północ, a na południe na zachód. I to właśnie dzięki temu powstał kampus muzealny. Już nieraz byliśmy tam, po drugiej stronie na tam cyplu północnym, razem z Promenadą Solidarności, gdzie Kopernik, Kościuszko, a także... Jak najbardziej. A tutaj są te ogrody, o których Izo opowiadałaś. To jest tylko mała ich cząstka. Tu przy bokach mamy więcej tych ogrodów, gdzie rosną rośliny rodzime do tych terenów. Tak. Słup totemowy? Tak. Podoba mi się, zwłaszcza jeżeli patrzy się na ten styl, był polski, ostatnio o nim się dużo mówi, polski rzeźbiarz, artysta. Stanisław Szukalski. To jest totem Indian z północnego zachodu. Sodu, dokładnie. Na końcu orzeł. Tak. Figura zakończona orłem. The Story of Big Beaver. No cóż, to tutaj nasza piechotka dzisiejsza dobiega końca. Jesteśmy w przepięknym miejscu, ogrody za nami. Iza, dziękujemy Ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za lekcję historii. Lekcje historii na temat oczywiście tej wspaniałej natury, o którą dbać musimy i my, i przyszłe pokolenia, bo tak jak powiedziałaś, już pewne gatunki nie istnieją. Wszystko przed nami, aby te, które mamy jeszcze teraz, doceniać, pielęgnować i robić wszystko, aby przetrwały dla nas, dla następnych pokoleń. Więc to miejsce na pewno o tym przypomina. I jesteśmy wdzięczni, że opowiedziałaś nam tak wszystko dokładnie i kolejna lekcja historii. A to mi wszystko przypomina, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o melodię, bo ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest tylko tych chwil, tych, na które czekamy. I tym muzycznym akcentem, z wielką radością w głosie i w sercu żegnamy wszystkich. Kasia Popko. Daniel Pogorzelski. Iza Redliński, dzisiaj specjalnie dla nas i dla Państwa. Do zobaczenia w kolejnej piechotce. Piechotka po historii Polonii w Chicago. Dziękujemy. Do zobaczenia. Na zdrowie.